Nie wiem, słychać mnie dobrze? Okej. Ja się nazywam Rafał Kozik i chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o moim hobby, które są małe mikrokontrolery. Więc na początku, o czym będzie? Najpierw krótko chciałem przedstawić, czym w ogóle jest ARM i skąd ta nazwa pochodzi. Następnie omówię budowę mikrokontrolera, z czego się składa, żeby następnie przejść do tego, w jaki sposób wykonuje on program. No i na końcu jeszcze omówimy, w jaki sposób działają funkcje, podprogramy i w jaki sposób mikrokontroler wie, w którym miejscu ma zacząć swoją pracę. Więc zacznijmy. Obiektem, którym się będziemy dzisiaj interesować, jest mikrokontroler ARM, który jest projektowany przez firmę ARM. Jest to dość nietypowe przedsiębiorstwo, ponieważ zajmuje się produkcją układów scalonych, ale nie produkuje zasadniczo żadnych z nich. Tworzy za to tak zwane bloki własności intelektualnej, czyli z angielskiego Intellectual Property, właśnie IP. Siedziba główna tego przedsiębiorstwa jest w Wielkiej Brytanii, ale kilka lat temu zostało wykupione przez japoński bank, ale dalej zajmuje się tym, czym się zajmowało, czyli mikrokontrolerami. I najbardziej znanym produktem jest architektura ARM, czyli zaawansowana architektura RISC. Co to znaczy skrót RISC? To przejdziemy do tego w kolejnych slajdach. Jeżeli wejdziemy na stronę firmy ARM, klikniemy w zakładkę procesory, zobaczymy, że sam rdzeń ARM jest produkowany w 6 takich głównych rodzinach. Pierwsza z nich to jest Cortex-A, to są takie znane nam na przykład z telefonów komórkowych albo popularnego Raspberry Pi. Są to mikroprocesory, na których bez problemu uruchomimy system operacyjny Android, Linux. I są to raczej większe urządzenia. Drugą rodziną jest Cortex-M, czyli mikrokontrolery, którą przyjrzymy się dzisiaj dokładniej. A trzecią jest Cortex-R od real-time, czyli do zastosowań czasu rzeczywistego, na przykład w sterownikach, w automatyce, w robotyce. I tu jest taka ciekawa gra literami, że te trzy rodziny układają się w skrót ARM. Poza tym firma ARM rozpoczęła jeszcze w ostatnim czasie produkcję rozwiązań serwerowych, to jest to Neoverse. Taka ciekawostka, że chyba od 2 miesięcy, na przykład w chmurze Amazona, możemy już stworzyć instancje, które mają nie procesory Intel, ale właśnie procesory ARM, wyprodukowane przez samego Amazona. No i są jeszcze dwie pozostałe, CPU Core i do machine learningu. My się dzisiaj skupimy właśnie na rodzinie Cortex-M, czyli tych najmniejszych z najmniejszych. Ona oczywiście też się dzieli na kolejne podrodziny. Tutaj najmniejszy jest Cortex-M0, do największego Cortex-M7. Nie spotkałem się z wersją M5 i M6. Nie wiem dokładnie, czy ich nie ma, czy są, ale w każdym razie nie są popularne. Więc tym się dzisiaj zajmiemy. I teraz trochę o nazwie, ponieważ obecnie spotyka się wszędzie w materiałach od producentów nazwę Cortex-M0, ale jeśli chcemy znaleźć więcej informacji na stronie ARM, to musimy szukać pod nazwą ARM-V6M. ARM-V6M jest to odchudzona wersja rdzenia ARM-V7, tutaj, której wersja ARM-V7 jest następcą wersji ARM-V6, czyli tu mamy trochę taki prequel do sequela. Ale to wszystko, co produkuje firma ARM, to są właśnie bloki własności intelektualnej, których nie można tak po prostu kupić, ale na nich nie uruchomimy naszego kodu. Dopiero kolejni producenci mikrokontrolerów kupują takie rdzenie i dodają do nich swoje peryferia. Tutaj postaram się pokazać dzisiaj króciutkie demonstracje, korzystając z płytki z mikrokontrolerem STM32 F031 K6T6 produkcji firmy ST Microelectronics. Skorzystam z takiej płytki Nucleo, która poza mikrokontrolerem ma jeszcze wbudowany programator i debugger, więc można ją po prostu podłączyć do komputera i korzystać. Jak widać, parametry nie powalają w porównaniu do tego, co mamy powiedzmy w PC-tach, ponieważ maksymalna częstotliwość pracy takiego rdzenia to tylko 40 MHz, a na program mamy 32 KB pamięci flash i 4 KB pamięci RAM, więc jest to zdecydowanie mniej niż przestarzałe dyskietki magnetyczne. Ale plusem jest to, że takie mikrokontrolery są dość małe. Tutaj są na dole z kawałek dokumentacji od firmy ST, no i widać, że niektóre obudowy są naprawdę malutkie. 2,1 na 2,1 mm, 4 mm kwadratowe, więc jest to dość małe. To też się wiąże z zastosowaniami takich rzeczy. To na przykład są używane w internecie rzeczy, ostatnio popularnym, nie wiem, inteligentnych szczoteczkach na przykład, zmieści się.
Teraz przyjrzymy się trochę, z czego się składa taki mikrokontroler. To jest kolejny obrazek, który pochodzi z dokumentacji. Widzimy, że mamy tu bardzo dużo różnych elementów. Na przykład, o, nie wiem, czy spróbuję myszką wjechać. O. O, jest. Tu mamy pamięci, RAM i flash za program, tak zwane porty wejścia-wyjścia. Dzięki nim możemy na przykład migać diodą. Też różne układy, takie jak liczniki, czasomierze, czy port szeregowy, który pozwala nam na komunikację. Natomiast ten malutki, znaczy jeden z większych prostokątów, ale i tak dość mały, w prawym górnym rogu, to jest właśnie sam rdzeń, który pochodzi od firmy ARM, a całą resztę dołożył już producent mikrokontrolera, czyli firma ST. Teraz w momencie, kiedy przyjrzymy się bliżej temu, co jest w środku takiego rdzenia, zobaczymy, że poza samą tą główną jednostką obliczeniową mamy jeszcze kilka innych elementów. Na lewo mamy kontroler przerwań. Dzięki nim nasz mikrokontroler może reagować na zdarzenia z zewnątrz, takie jak na przykład naciśnięcie przycisku czy przysłanie jakiegoś znaku na port szeregowy. Mamy także tutaj magistrale, dzięki którym mikrokontroler może się komunikować z pamięciami zewnętrznymi, z peryferiami. Oraz bardzo ważny blok, który jest na obrazku, zajmuje dość duży element, to jest część, która pozwala nam debugowanie. Dzięki niemu możemy właśnie ustawiać pułapki i podglądać bezpośrednio, co się dzieje w środku mikrokontrolera i spróbujemy to wykorzystać w dalszej części. No i przejdźmy. Teraz, w jaki sposób działa ten mikrokontroler? Tutaj jest bardzo, bardzo przybliżony schemat wnętrza samego rdzenia. Mikrokontroler Cortex-M0 jest zbudowany w tak zwanej architekturze Feynmana, to znaczy, że mamy jedną przestrzeń adresową, zaznaczoną tutaj po lewej stronie takim umownym prostokątem, która w niej znajduje się zarówno program, jak i dane, na których operujemy. Natomiast kolejna rzecz, ten, jak w samej nazwie ARM, czyli zaawansowany mikrokontroler RISC, jest to mikrokontroler typu RISC, czyli o zredukowanej liczbie instrukcji. Pracuje on, większość operacji logicznych wykonywana jest nie na przestrzeni adresowej, czyli pamięci flash, RAM, ale w rejestrach ogólnego przeznaczenia. Mikrokontroler taki pracuje w tak zwanej typie load store, czyli że... Przepraszam, zgubiłem się troszeczkę. Wszystkie operacje logiczne, te jak tu mają pokazujące strzałki, są wykonywane tylko i wyłącznie na tych kilku rejestrach, które są w samym rdzeniu i nie są one częścią przestrzeni adresowej. Nie należą do pamięci RAM, pamięci flash, ani żadnej innej. I one mogą, ich wartości mogą być odczytywane i zapisywane oraz wykonywane obliczenia przy tak zwanej ALU, czyli Arithmetic Logic Unit. Jest to jednostka arytmetyczno-logiczna, tłumacząc na polski. Natomiast dostęp do pamięci i do danych jest realizowany przez tak zwane stored load instruction, czyli instrukcje, które store pobierają i load, które zapisują dane z przestrzeni adresowej do rejestrów i z powrotem. Na końcu mamy jeszcze też jeden z rejestrów specjalnych, program counter tak zwany, czyli licznik programu, który pokazuje, z jakiego miejsca ma zostać pobrana następna instrukcja. Przyjrzyjmy się teraz samym rejestrom. W architekturze Cortex-M0 mamy ich łącznie 13 rejestrów ogólnego przeznaczenia, czyli te od R0 do R12. Je wykorzystujemy właśnie do operacji na danych. Jak chcemy coś dodać, odjąć, pomnożyć, dzielenia niestety nie mamy, to właśnie wszystko dzieje się wewnątrz nich. Mamy także 7 rejestrów specjalnych, czyli tych, które są zaznaczone na dole. One nie są wykorzystywane bezpośrednio do wykonywania żadnych działań, ale pozwalają nam sterować pracą samego mikrokontrolera. Na początku mamy rejestr SP, czyli stock pointer, wskaźnik stosu. W tej architekturze tak naprawdę mamy 2 wskaźniki w stosu. Jeden działa w czasie normalnej pracy programu, ten PSP, natomiast drugi można wykorzystać w czasie obsługi przerwań bądź innych zdarzeń. Nie będziemy dokładnie wnikać w to. Następne 2 rejestry LR i PC, czyli Link Register, możemy to wprost przetłumaczyć jako rejestr łączący, i PC, czyli program counter, służą do obsługi
do procesowania, z którego miejsca mamy wykorzystać kod, wykonać kod. RSPC pokazuje, z którego miejsca w przestrzeni adresowej ma zostać pobrana następna instrukcja, natomiast RSLR jest wykorzystywany do powrotu z podprogramów albo funkcji i po prostu jego wartość jest kopiowana do, przy skoku do podprogramu następna wartość PC jest do niego zapisywana, a przy powrocie jest kopiowana z drugiej strony, czyli z LR do PC. I mamy jeszcze trzy kolejne rejestry, które też omówimy w następnych slajdach. No i też szukałem trochę w dokumentacji od producenta STM i nie znalazłem żadnej instrukcji, które w rdzeniu Cortex-M0 mogły operować na tych wyższych rejestrach. Nie jestem pewien, może jakieś są, ale nie udało mi się takie znaleźć, więc prawdopodobnie w tej najmniejszej implementacji dostępne jest to tylko 8 głodszych. Zacznijmy od przyjrzenia się na początku rejestrowi PC, czyli program Counter. Oj, nie wiem czemu tytuły slajdu są na dole. Teraz zauważyłem, u mnie jest coś chyba rzutnikiem. Trudno, w każdym razie tytuł, który jest tu na dole, powinien być na górze. W każdym razie, każdy rejestr jest 32-bitowy i pierwsze, to jest rejestr PC, który wskazuje, jaka instrukcja ma być wykonana, ale adres instrukcji wskazuje on tylko od bitu od 1 do 31. Nie wiem, czy ktoś ma może pomysł, dlaczego adres instrukcji podajemy podzielony przez 2? Co to może być, z czym to może być spowodowane? Może tak powiem, że instrukcje mają zawsze rozmiar 2 albo 4 bajtów. To w każdym razie w tej architekturze instrukcje muszą być zawsze wyrównane do liczby podzielonej przez 2, dlatego nie musimy podając adres podawać całego adresu, tylko możemy starsze bity, a te najmłodsze pominąć i ma on dodatkowe znaczenie, ponieważ pozwala on wybrać, jakiego rodzaju instrukcja będzie obsługiwana. Ponieważ rdzenie ARM mogą pracować z dwoma różnymi zestawami instrukcji, ARM32, które zajmuje każda z nich 4 bajty, dzięki temu program może wykonywać się szybciej, ale za to zajmuje więcej miejsca, oraz zbiór instrukcji tak zwany TAMP2, który większość instrukcji z nim zajmuje 2 bajty, ale za to gotowy kod zajmuje mniej miejsca. Natomiast ten najmniejszy rdzeń Cortex-M0 wspiera tylko ten drugi, dlatego zawsze musimy wpisywać jako najmłodszy bit rejestru PC wartość 1. Przejdźmy teraz do rejestru program status register, który znowu przycięło nam dole. Ten rejestr, tutaj większość bitów jest niewykorzystana, natomiast zacznijmy od tych 4 najstarszych po... O, ja cię myszką nie mogę wjechać. Po lewej stronie. To są tak flagi, które są wykorzystywane do wykorzystania instrukcji warunkowych, takich jak if. W momencie, kiedy wykonujemy jakieś instrukcje, na przykład dodawanie, odejmowanie, na podstawie tego, jaki wynik uzyskamy, są ustawiane właśnie flagi w rejestrze PCL. I pierwsza N, negatyw, czyli ujemny, druga Z, czyli zerowy, trzecia C, czyli carry od przeniesienie i czwarta przepełnienie. Następnie na ich podstawie możliwe jest dokonanie skoków warunkowych. Dzięki temu taka instrukcje tak jak if zawsze składają się z 2 rozkazów assemblera. Pierwszy, który wykonuje jakieś działanie, a drugi, który korzysta z wyników na podstawie flag. Tutaj kolejny bit numer 24 w tym rejestrze też określa nam rodzaj instrukcji i tutaj jest właśnie najmłodszy bit z rejestru PC, który był na poprzednim slajdzie, jest kopiowany do tego miejsca. Przepraszam. No i ostatni jeszcze 6 najmłodszych bitów tego rejestru mówi nam, czy obecnie przyszło jakieś przerwanie i jaki jest jego numer. Teraz przyjrzymy się kilku operacjom na rejestrach. Pierwszy taki typ, najbardziej popularny, to jest to instrukcja move, która pozwala wpisać stałą do rejestru. Następnie mamy operacje arytmetyczne, takie jak pierwszy add, czyli dodawanie, następnie jest dodawanie z przeniesieniem, odejmowanie, mnożenie. Nie ma niestety dzielenia. Dzielenie należy wykonać za pomocą
dodawania, odejmowania, mnożenia i napisać własny program do tego. Mamy następnie operacje logiczne, takie jak bitowe i, lub oraz przesunięcia w lewo, w prawo. Oraz mamy także instrukcje, które są wykorzystywane do instrukcji warunkowych, czyli tutaj mamy instrukcje compare i test. Pierwsza jest, robi dokładnie to samo co dodawanie, ale nie zapisuje nigdzie wyniku, tylko ustawia flagi w rejestrze PCR. Instrukcja test jest podobna, tylko robi logiczne i. Teraz przyjrzyjmy się pokrótce, co się dzieje, kiedy wykonamy przykładowy rozkaz. Nie wiem, czy ktoś ma pomysł, jaki będzie wynik. Tutaj po lewej stronie mamy cztery rejestry oraz flagi i następna instrukcja assemblera ma taki, która zostanie wykonana, jest pokazana na szczałce. Czy ktoś ma pomysł, jaka będzie wartość rejestru R0? Bardzo dobrze. A jaka będzie wartość R1? 10. Tak. A R2? I R3 pewnie też. A jak się zmienią flagi? Nie zmienią się, tak. Bardzo dobrze. I teraz tu jest takie ograniczenie. Instrukcja MOVES może przyjąć tylko wartość od 0 do 255, czyli można pisać 8 bitów za jej pomocą tylko, ale jest 32. To teraz spróbujmy, co się stanie, jak wykonamy taką instrukcję. Co będzie w rejestrze R0? Bez zmian, bardzo dobrze. W R1? Dobrze. A w R2? Tak, czyli jaka wartość? Bardzo dobrze. A czy to są oczywiście szesnastkowo wszystko, ale to będzie wartość 31. A R3? Bardzo dobrze. A co się stanie z flagami? Dobrze. A czy ktoś ma pomysł, co robi ta instrukcja? Tak, to jest logiczne i. I przyjmijmy teraz wynikom. Co się stanie z rejestrem R0? Słucham? Właśnie w tym przypadku to jest skrócona forma i będzie operacja logiczna i na R0 i R1 i wynik będzie wpisany do R0. Czyli jaką wartość tu zobaczymy? Ma ktoś pomysł? Czy dokładnie to jaką wartość będzie tu? Logiczne i między tymi dwoma liczbami da oczywiście 0, a pozostałe rejestry będą bez zmian. Natomiast jak wynikiem jest 0, to co się stanie z flagami? Czy ktoś ma pomysł? Tak. Dokładnie. Flaga Z1 będzie zaświecona. I teraz spróbujmy wykonać ten sam kod w mikrokontrolerze, który tu mam. Właśnie jest zestaw Nucleo. I tu jest krótki kod assemblera, który wykona między te instrukcje, co przed chwilą. Na początku mamy kilka dyrektyw, które mówimy, jaki rodzaj składni, jaki zestaw instrukcji oraz na jakich rdzeń ma zostać wykonany dany kod. Następnie jest tak zwana tablica wektorów, którą zajmiemy się później. I na końcu mamy nasz program, który przed chwilą był na tablicy. Na początku wstawimy do rejestrów R0, R1 odpowiednie wartości i potem wykonamy dodawanie i logiczne i. Mam nadzieję, że demonstracja się uda i będzie widoczna. Muszę myszką wjechać. To jest tak zwany program STM32 Link Utility, który pozwala na komunikację z debugerem, programatorem. Tutaj widzimy przestrzeń adresową mikrokontrolera i najpierw musimy wgrać nowy kod. Więc to jest demonstracja pierwsza. Nasz kod assemblera, tak wyglądają jego instrukcje, jak już przeprowadzimy asemblację. Spróbujmy teraz go wykonać, wgrać najpierw. To jest program. Kod został wgrany, jak widzimy, to jest teraz przestrzeń adresowa mikrokontrolera i możemy przejrzeć po kolei, co się dzieje z rejestrami. Tutaj pozwala nam ten program na podglądanie kolejnych, tu mamy rejestry od R0 do
13 i tutaj mamy następnie rejestr PC, który pokazuje, z jakiego adresu zostanie wykonana instrukcja. I następnie tu mamy rejestr PSR. I musimy na początku zresetować mikroprocesor, zatrzymajmy go i nasz program zaczyna się od adresu 8. Taki adres jest ten początkowy. I następnie możemy wykonać pierwszy krok. Oj, przepraszam, coś. A bo na początku mamy śmieci w pamięci, to jeszcze raz tylko trzeba wszystkie rejestry wyzerować. Piszemy 0, też 0 i też 0. I teraz możemy zacząć. Pierwsza instrukcja wczytała 10 dyrektywy L1. Następnie możemy wykonać następną. Czyta ona 21 do rejestru R0. I teraz wykonamy dodawanie i wynik otrzymamy w R2. Mamy 31. A teraz możemy wykonać logiczne i, tak jak poprzednio. Step i widzimy, że R0 się wyzerowało. Natomiast tutaj zaświeciła się flaga jeszcze APSR. Wartość 4. Tutaj ostatnia cyfra w tym szesnastkowym to są 4 najstarsze bity i 4 oznacza najmłodszy bit, czyli to była właśnie flaga Z. Więc przejdźmy, wróćmy z powrotem do slajdów. A tutaj jeszcze tak właśnie krótko, co zrobić, żeby taki kod uruchomić. Na początku trzeba, jeśli ktoś chciałby w domu właśnie poeksperymentować, na początku przerzucamy asemblację, następnie linkujemy i na koniec jeszcze przerabiamy z formatu ELF na format BIN, czyli wrzucamy symbole debugowe. Ja udostępnię prezentację, żeby chciał ktoś w domu i kody, żeby ktoś chciał poeksperymentować, to można ściągnąć i uruchomić. Więc podsumujmy jeszcze krótko operację na rejestrach. Więc każda z tych operacji z dwoma małymi wyjątkami zajmuje jeden cykl zegara. Wyjątek pierwszy to jest, że jeżeli chcemy, aby wynik został zapisany do rejestru PC, czyli nastąpił skok, wtedy taka operacja trwa dłużej. A drugi wyjątek to w niektórych implementacjach mnożenie może zajmować 32 cykle, ale w tej tutaj jest szybsza mnożarka, która wykonuje mnożenie dwóch liczb 32-bitowych w czasie jednego cyklu. I teraz przejdźmy do przestrzeni adresowej. W naszym mikrokontrolerze ma ona 4 GB danych. Nie wiem, czy pamiętacie z wcześniejszych slajdów. Pamięć flash RAM miały tutaj po kilkanaście kilobajtów danych, więc łatwo się domyślić, że większość tej przestrzeni jest pusta. Na początku, od adresu 0, zaczyna się kod wykonywalny. Tutaj jest umieszczona nasza pamięć flash, do której wbijaliśmy kod. Następnie od kolejnych elementów jest pamięć RAM. Wyżej mamy także tzw. PPS, czyli peryferia mikrokontrolera, takie jak właśnie porty szeregowe, liczniki, czasomierze i dostęp do nich też jest przez przestrzeń adresową. Teraz kolejny problem to jest taki, że dostęp do pamięci, nasze rejestry są 32-bitowe, natomiast pamięć adresujemy za pomocą bajtów. Musimy więc ustalić, jaka kolejność bajtów jest w liczbie 32-bitowej, czyli tak zwaną końcówkowość. Zależna jest ona od implementacji, ponieważ firma ARM udostępnia, żeby było zawsze albo Big Endian, albo Little Endian, a nawet są rdzenie, gdzie można to wybrać w czasie pracy. Natomiast tutaj użyty przeze mnie do demonstracji mikrokontroler zawsze pracuje w Little Endian, czyli po polsku cienką końcówkowość. Tutaj możemy się przyjrzeć, jak to wygląda umieszczenie danych. Tutaj po prawej stronie mamy rejestr, który jest 32-bitowy. Jest właśnie 4 bajtów, B0, B1, B2 i B3. A po lewej stronie mamy pamięć w przestrzeni adresowej. Tu mamy adres, od którego chcemy wpisać daną wartość i kolejne adresy. I przy cienkiej końcówkowości można łatwo zapamiętać, że najmniej znaczący bajt otrzymuje najniższy adres. Czyli widzimy, że B0 otrzymało adres A, a B3 otrzymało adres A plus 3 w pamięci.
I dlaczego o tym mówimy? Bo teraz przejdziemy do drugiej grupy instrukcji, czyli pozwalającej na kopiowanie danych z przestrzeni adresowej do rejestru i z powrotem. Na początku przyjmie się instrukcji LDR, która czytuje. I tutaj po lewej stronie jest przedstawiony fragment pamięci RAM. Jak, jeśli nie wiem, czy zwróciliście uwagę na poprzednim slajdzie, że właśnie w rdzeniu Cortex-M0 przyjmuje się, że pamięć RAM zawsze zaczyna się od tego adresu. To jest dwójka na początku i potem same zera dla liczby 32-bitowej. I tutaj są przykładowe dane, jakie są w pamięci. Tu są nasze rejestry. I teraz chcemy wykonać taki rozkaz. Oznacza on, że pod rejestru R0 chcemy wczytać, daną, która jest w komórce pamięci o numerze R1 przesunięta o R2. Czyli tak jakby bierzemy rejestr R1, to jest ten adres bazowy, czyli wskazuje tutaj i następnie chcemy dodać wartość R2, czyli przechodzimy o 4 adresy niżej. I zastanówmy się teraz, jaki będzie wynik. Czy ktoś ma pomysł, jaka będzie wartość rejestru R0 po wykonaniu tej instrukcji? Nie 4, bo przecież LDR wczytuje całe słowo, przepraszam. Zamyśliłem się. LDR wczytuje całe słowo, czyli 32 bajty. A mamy tutaj cienką końcówkowość, czyli najmniej znaczący bit ma najniższy adres i jedziemy po kolei. Na początku zostanie wczytane 4, potem 5, 6 i 7. Wartości pozostałych rejestrów się nie zmienią. Instrukcja store działa w drugą stronę, czyli tu mamy rejestry i wykonujemy store, czyli wartość z rejestru R0 chcemy zapisać pod adres wskazany przez R1 plus R2. R1 plus R2 to jest znowu ten sam adres 24. Teraz po kolei pierwsze 4 komórki pamięci RAM się nie zmienią, a dalej zostanie wpisana wartość naszego rejestru. Niestety tutaj nie mam demonstracji, ponieważ ten prosty programik od firmy ST nie umożliwia podglądu pamięci RAM. Można by wykorzystać na przykład popularny debugger GDB, ale to zostawiam jako ciekawostkę. Teraz przyjrzyjmy się samym tym instrukcjom. Dostępne są trzy typy. Pierwsze pozwalają nam wczytać całe słowo. To są te, które mieliśmy na przykładzie, na poprzednim slajdzie jako przykład. Następnie są... jeśli dodamy literkę H, oznacza pochodzącą od słowa half word, czyli pół słowa, możemy wczytać dwa następujące po sobie bajty, czyli pół słowa. I mamy też LDRB, STRB. Tutaj B pochodzi od słowa byte, czyli wczytujemy pojedynczy byte do rejestru. W przypadku wczytywania pół słowa i słowa, pozostałe wolne, niewykorzystane bity są dopełnione zerami. Więc tutaj jest taka uwaga, że jak wczytujemy liczbę ujemną, to musimy słyszeć z kolejnej instrukcji, która pozwala nam dopełnić nieużywane bity znakiem. W poprzednim wypadku z liczby ujemnej zrobimy liczbę dodatnią i będą się działy dziwne rzeczy. Druga sprawa to w momencie, kiedy chcemy załadować jakąś wartość, adres musi być wyrównany. To znaczy, że liczba bajtów musi być, adres musi być podzielony przez liczbę bajtów, którą chcemy wczytać. Jak wczytujemy słowo, to tylko z adresów podzielonych przez 4. Jak chcemy wczytać pół słowa, to tylko z adresów podzielonych przez 2. Natomiast bajty możemy wczytywać z dowolnych adresów. I jeszcze ostatnia informacja, że te instrukcje trwają 2 razy dłużej niż instrukcje na rejestrach, czyli każde pobranie bądź czytanie zajmuje 2 cykle zegara. Teraz przejdźmy do kolejnego ważnego elementu, czyli skoków. Realizuje instrukcja B od angielskiego słowa branch. I teraz, czy ktoś ma pomysł, co się stanie w tym przypadku? Jeżeli mamy taką wartość w rejestrze PC i następnie chcemy wykonać skok. Dostajemy 34, ponieważ tutaj nie podajemy najmłodszego bitu, i więc to będzie 26, a samo PC też wykona przesunięcie, więc na końcu dostamy wartość 34. Możemy teraz spróbować to zaobserwować, ale to za chwilkę. Ogólnie taki skok pozwala nam o przesunięcie się o plus minus 2 kB w pamięci,
pamięci i trwa on 3 cykle zegara. I tu mamy przykładowy właśnie przykład. Przykładowy kod w assemblerze, który pozwala to zademonstrować. Tutaj się zacznie nasz program. Na początku będziemy mieli jedną instrukcję NOP, a następnie wykonamy skok pod adres end. Tutaj rozkaz skip 40 nie jest komendą assemblera, ale pozwala na zapełnienie 40 kolejnych bitów zerami, żeby był jakiś odstęp do wykonania tego skoku. Tutaj mamy nasz program, tak jak widzimy, większość zajmują zera i to jest właśnie przez komendę skip. Tu mamy nasz początkową instrukcję NOP i instrukcję skoku, a tu mamy naszą końcową instrukcję skoku, która to jest po prostu pusta pętla, żebyśmy nie uciekli poza program. Teraz wgrajmy nowy kod. Zacznijmy od początku, czyli nasz program zaczyna się pod adresem 8. Wykonujemy najpierw naszą instrukcję NOP. Widzimy, że przeszliśmy na kolejny adres 0A. I następnie wykonujemy naszą instrukcję skoku i przechodzimy na pod adres 34, czyli nasz koniec. Jak się przyjrzymy tutaj w programie, to tu jest nasza instrukcja skoku, 4 starsze, 2 starsze bajty w tym miejscu i widzimy, że adres był 13, tak jak w prezentacji. Teraz jest druga część realizacji instrukcji if. Na początku poznaliśmy już funkcje, rozkazy, które pozwalają na operację na danych i na ustawianie flag. Następnie teraz mamy drugą część instrukcji if, czyli instrukcję skoku warunkowego. Większe rdzenie ARM mają więcej instrukcji warunkowych, tylko skok. Może mieć na przykład dodawanie, które się wykona tylko wtedy, kiedy flagi są odpowiednio ustawione. Natomiast w tych najmniejszych, najprostszych implementacjach jedyna instrukcja taka to właśnie przejście pod inny adres. I w tym przypadku mamy instrukcję BEQ. EQ od słowa equal, czyli gdy są równe. I teraz tutaj mamy flagę Z równą na 1. Jak w momencie, kiedy wykonamy odejmowanie dwóch liczb, które są równe, to właśnie możemy oczekiwać, że ta flaga zostanie ustawiona. Więc w momencie, kiedy wykonamy taką instrukcję, skok nastąpi i przejdziemy pod nowe miejsce. Będziemy inny element kodu wykonywać. Natomiast w momencie, kiedy flaga Z jest równa 0, tak jak tutaj, to znaczy, że w wyniku odejmowania, które wykonaliśmy wcześniej, uzyskaliśmy liczbę albo dodatnią, albo ujemną. W każdym bądź razie te liczby na pewno były różne. Oznacza to, że nie były równe, więc skok nie nastąpi i po prostu przejdziemy do kolejnej instrukcji. Ponieważ instrukcja ta ma rozmiar 2 bajtów, więc kolejna instrukcja jest pod adresem 83. I teraz jest krótka uwaga odnośnie tego, jak chcemy na przykład liczyć czas wykonania naszego programu. W momencie, kiedy instrukcja warunek jest spełniony i zostanie wykonany skok, zajmuje 3 cykle, natomiast w momencie, kiedy warunek jest niespełniony, to trwa tylko 1 cykl. I mamy do dyspozycji całą listę różnego typu warunków. Nie będę dokładnie przez nie przechodził, ale dla zainteresowanych tutaj mamy set C, to jest to, co dopisujemy do instrukcji skoku B, czyli na przykład mamy nasze BEQ, BNE, natomiast tutaj mamy, jakie flagi muszą być w jakim stanie, żeby instrukcja została w takim momencie wykonana. No i mamy też instrukcję ALL, która możemy pominąć i oznacza zawsze. Mieliśmy przed chwilą już, jak wykonać skok, ale kiedy wywołujemy jakiś podprogram, to chcemy móc z niego wrócić z powrotem do miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. I tu z pomocą nam przychodzi instrukcja BL, czyli Branch with Link, która nie tylko zmienia wartość rejestru PC i przechodzi w nowe miejsce, ale także zapisuje następną instrukcję, którą wykonalibyśmy, gdybyśmy nie zrobili skoku, do pomocniczego rejestru LR, czyli Link Register. I tutaj w momencie, kiedy wykonamy taki skok jak poprzednio, to zobaczymy, że, że rejestr PC się zmienił, ale nasz adres, gdzie byśmy byli, gdyby nie wykonaliśmy skoku, został wpisany jeszcze LR.
I tutaj możemy, ta instrukcja zajmuje 4 bajty w pamięci i dlatego możemy skoczyć na dużo większy adres, bo tutaj możemy się przesunąć w naszej przestrzeni adresowej o plus minus 16 MB, a poprzednio były to tylko 2 kilobajty. Za to jest ona dłuższa i trwa 4 cykle. I tu mamy znowu krótki kawałek programu. Tutaj tym razem jest skip o 38, a nie 40 jak poprzednio, żebyśmy nasza ostatnia końcówka end była w tym samym miejscu, bo instrukcja BL jest dłuższa o 2 bajty. Więc przejdźmy teraz do demonstracji. Gdzie jest myszka? Tu jest myszka. Tu możemy zamknąć i otwieramy trzeci kod. Jest on podobny, także większość tutaj zajmują zera. Grajmy go. Przejdźmy do początku naszego kodu pod adres 8, jak poprzednio. Pierwsza nasza instrukcja to jest NOP, czyli nic się nie zmieni. Mamy tutaj, tu jest nasz rejestr PC, który jest równy, pokazuje instrukcję pod adresem A. I następnie wykonujemy kolejny krok. Wartość rejestru PC wskoczyła na 34, natomiast rejestr L14, czyli rejestr LL, została wpisana wartość 8 na początku, F na końcu. Czyli to jest kolejna instrukcja, która byłaby wykonana, gdyby ten skok nie nastąpił. I teraz, kiedy wykonamy skok z powrotem pod wartość z naszego rejestru LL, czyli L14, wrócilibyśmy do wykonywania naszej części naszego kodu. W tym przypadku go nie ma, bo tam są same zera, ale w takim prawdziwym programie coś by tam pewnie było. Teraz mamy już możliwość skoku do podprogramu i powrotu, ale my używamy w naszym kodzie rejestrów, a podprogram najprawdopodobniej też będzie chciał z nich skorzystać, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby wykonać jakieś działania. Tutaj z pomocą przychodzi nam bardzo popularna struktura danych, czyli stos. W takim prostym przypadku podprogram rejestry, które chciałby wykorzystać, odkłada do stosów pamięci i przeprowadza tam jakieś swoje działania. Następnie sprząta po sobie i przywraca stare wartości ze stosu i wtedy, kiedy wrócimy z powrotem do naszej części kodu, możemy dalej pracować tak, jakby nic się nie stało. Więc jak wygląda stos? Jego implementacja jest bardzo prosta i służy do niej właśnie wskaźnik SP, czyli stock pointer. Pokazuje on na ostatni adres, na adres, gdzie znajduje głowa naszego stosu, czyli ostatnia zapisana wartość. W momencie, kiedy stos jest pusty, tak jak tutaj na zdjęciu, wartość SP wskazuje ostatni adres za pamięcią RAM. Tutaj to jest nasz mikrokontroler, ten tutaj, ma 4 kB pamięci RAM, czyli widzimy, że adres heksadecymalnie 2000 to odpowiada właśnie 4 kilobajtom. Oj, wynik się pokazał. Teraz mamy instrukcję push, która pozwala wrzucić rejestr R0 na stos. Czyli wskaźnik stosu wskazuje tutaj, za pamięcią. Wykonujemy operację push, to jest R0. Tu mamy, co on ma w środku. I gdy wykonamy, zobaczymy, że przede wszystkim rejestr R0 został umieszczony na stosie oraz wartość wskazująca przez rejestr SP, tak pamiętaj, zmieniła się na tą, która pokazuje, gdzie teraz jest ostatnia zapisana na stosie informacja. Mamy także drugą instrukcję, pop, która realizuje działanie dokładnie odwrotne. Czyli zdejmuje wartość ze stosu i wczytuje do podanego rejestru. W tym przypadku wartość E0 się zmieniła, natomiast zmieniała się wartość SP, czyli miejsce, gdzie wskazywał wskaźnik stosu. Natomiast warto zwrócić uwagę, że dane z pamięci RAM nie zostały usunięte, ponieważ nie ma to znaczenia, ponieważ kiedy wczytamy nowe dane, zostaną one nadpisane. Natomiast to tłumaczy też, dlaczego jak używamy kodów C, to nasze niezainstalowane zmienne lokalne mogą mieć śmieci. I te śmieci to właśnie nie są do końca losowe, przypadkowe informacje, ale zwykle to są rzeczy poprzednio odkładane na stos. Teraz kilka faktów o tych instrukcjach.
możemy, ponieważ zwykle odkładamy nie jeden, ale więcej rejestrów, możemy tutaj podać cały zbiór, ile chcemy, zarówno do push, jak i do pop. Czas wykonania takiej instrukcji zajmuje 1 plus n, gdzie n to jest ilość rejestrów, które chcemy odłożyć. Czyli w momencie, kiedy chcemy odłożyć dwa rejestry, zajmie to nam 3 cykle. Wyjątkiem jest, jeżeli chcemy wrzucić z powrotem wartość od razu do rejestru PC, co pozwoli nam wykonać skok. Wtedy czas trwania takiej instrukcji będzie równy 4 plus n. Dodatkowo w przypadku push-pop działanie było zawsze symetryczne, jeśli używamy rejestrów L1, L2, tych takich zwykłych. Natomiast jeżeli wykonamy instrukcję push LL, to jej odpowiada instrukcja pop PC. Dzięki temu od razu możemy zapisać adres powrotu, a następnie nie musimy ładować wartości LL z pamięci RAM do rejestru LL i potem wykonać skoku, tylko od razu możemy wrócić z naszego podprogramu. No i tutaj jest ostatnia wartość. Na pewno wszyscy znany serwis Stack Overflow wziął od niej nazwę. Nie ma żadnego mechanizmu, który sprawdza, czy liczba zapisów i odczytów jest taka sama, albo czy nie wyjechaliśmy z naszym stosem poza pamięć, którą żeśmy na nią przeznaczyli. Tutaj mogą być dwa przypadki. Możemy na przykład wjechać na dane, które trzymaliśmy inne w pamięci RAM, albo możemy wręcz wyjechać poza tą pamięć do obszaru niewykorzystanego, no i wtedy za każdym razem będą się działy dziwne, trudne do wykrycia rzeczy, na tyle dziwne i nieprzyjemne, że popularny serwis wziął od tego swoją nazwę. Ale widzimy, że to się wywraca na jego logo. I teraz kolejna rzecz. Na początku, w pierwszym kodzie przykładu, mieliśmy na początku tak zwaną tablicę wektorów. I teraz przyjrzyjmy się, co to jest. Pozwala ona, dzięki niej w ogóle mikrokontroler wie, gdzie powinien zacząć i jak powinien działać. Wiemy, że zawsze zaczyna pracę od adresu 0 i w tym miejscu pierwsze 4 bajty są tak zwane, tutaj mam initial stock pointer value, czyli początkowa wartość rejestru SP. Czyli w momencie startu, czyli w momencie resetu, następuje skopiowanie tych 4 bajtów z adresów pamięci 0 do wskaźnika stosu. Następnie kolejne 4 bajty jest to tak zwany wektor resetu, czyli jest to wartość, która zostanie skopiowana przy starcie do rejestru PC. I w tym momencie mikrokontroler rozpoczyna pracę. Dlatego właśnie, jak mieliśmy wcześniej tablicę wektorów, na początku mieliśmy 0, ponieważ nie używaliśmy stosu, a następnie mieliśmy wpisany adres startu, czyli początku. Tablica wektorów jest też wykorzystywana do tak zwanych przerwań, które tu są tutaj wypisane. Na przykład przerwanie od zegara systemowego albo przerwania zewnętrzne. I w tym miejscu też wpisujemy adres, do którego nastąpi skok, kiedy wydarzy się jakieś zdarzenie takie zewnętrzne. Tutaj dodatkowo nastąpi też przy wywołaniu przerwań od razu zapisanie rejestrów na stos, ale nie będę już wchodził w ten temat. No to jest właśnie, które rejestry są jak przerzucone. Więc jeszcze słówko chciałbym na końcu odnośnie bibliografii, z której korzystałem. Jeśli ktoś jest zainteresowany dokładnie, jak jest zbudowany rdzeń Cortex-M0 oraz cały opis, jakie instrukcje są realizowane, to polecam dokument ARM V6M Architecture Reference Manual opublikowany przez firmę ARM. Tam znajdziemy wszystko, łącznie z rozpisanym po kolei, jakim kodom binarnym odpowiadają poszczególne instrukcje. Drugim przydatnym źródłem informacji jest dokument Cortex M0 Technical Reference Manual, jednoznacznie cieńszy niż ten poprzedni. To są dwie rzeczy, jeśli chcemy poznać ogólnie budowę samego mikrokontrolera opisaną przez jej producenta. Natomiast jeżeli chcielibyśmy uruchamiać własne programy na jakiejś przykładowej implementacji tego rdzenia, na przykład tu jest ta od ST, to musimy już szukać na stronach producenta. W tym przypadku od ST mamy dwa przydatne dokumenty. Pierwszy to jest programming manual, który opisuje sam rdzeń, ale w tej wersji, którą ST zaimplementowało u siebie. A drugi to jest reference manual, który opisuje już dokładnie poszczególne mikrokontrolery. Nie sam rdzeń, ale peryferia, liczniki, porty do komunikacji i wszystko, z czego możemy tam skorzystać. No i tutaj ostatni dokument, z którego korzystałem, to jest dokumentacja już tej płytki tutaj wykorzystanej do eksperymentu. Więc prezentację i kody wrzucę na mojego GitLaba i dziękuję bardzo za uwagę i proszę o pytania, jeśli ktoś ma. Yeah.
No tak, ale można też, jeżeli tam jest, tekstury są bardziej złożone, no to jest ich więcej, prawda? Możemy kopiować z pamięci do pamięci, możemy wykonywać dodawanie bezpośrednio na pamięci, a w instrukcjach RISC mamy jedną pulę instrukcji, która nam kopiuje do rejestrów i drugie instrukcje, które działają tylko na rejestrach. Też instrukcja w procesorach to był kompleks instruction set. Tam były też czasami instrukcje, które składały się z kilkudziesięciu tam mikrokodu całego, prawda? I był całe funkcje, nie wiem, czy nawet jakieś bardziej złożone matematyczne jakieś logarytmy czy coś takiego, nie jestem pewien. Natomiast tutaj mamy już tylko takie najbardziej podstawowe. Więc to jest jak na, to co mówisz, to zdecydowanie się z tym zgadzam, ale to jedno z drugim się jak gdyby łączy. Że tutaj te instrukcje robią prostsze rzeczy, ale też jest ich mniej i przez to są też krótsze, zajmują mniej czasu. Ale za to program składa się znacznie większej ilości takich instrukcji. W tym przypadku właśnie zwykle jest tak, że im słabszy dany mikrokontroler, tym mniej prądu pobiera. I tutaj właśnie ta rodzina Cortex-M0 jest do takich zastosowań, które mają najdłużej działać przy jak najmniejszym poborze mocy, jest w miarę dobra. I też tutaj powstała unowocześniona wersja tego rdzenia, Cortex-M0+, która jest jeszcze bardziej energooszczędna niż ten omawiany Cortex-M0. Więc tu. I też warto szukać w takim przypadku rodzin, które producent podpisuje jako mikrokontrolery o niskim poborze mocy. Że ST ma tutaj rodzinę Cortex, którą nazywa STM32L0. To jest też Cortex N0+, jeszcze tak zaprojektowany, żeby pobierał najmniej prądu i miał peryferia jak najbardziej energooszczędne. Jak nie ma pytań, to dziękuję bardzo Państwu za uwagę.